List miłosny od Twojej osoby ukochanej. Niezależnie, czy to on, czy ona, zobaczmy sobie, co chce Tobie napisać, co chce powiedzieć. Używam do tego klasycznych kart tarota, kochani. I zobaczmy sobie, pomyślcie o osobie ukochanej. I moi kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostańcie tu ze mną na moim kanale Tarot Online, bądźcie ze mną, bardzo się cieszę, dziękuję za Waszą obecność. Moi kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne, przyjedźcie do mnie, nie w tym sensie, że macie do mnie tutaj przyjechać do domu czy do Niemiec, ale kochani moi, napiszcie mi e-maila, wtedy umówimy się na WhatsAppa lub nagram Wam filmik prywatny i powróżę Wam osobiście na wszystkie Wasze problemy, jakie macie, z czym się borykacie, wesprę Was bardzo chętnie. Zapraszam serdecznie. No i teraz zobaczmy, co ta osoba chce Wam tutaj przekazać. Co ta osoba chce mi powiedzieć, przekazać, napisać, zakomunikować? Powiedzcie, pokażcie, kochane karty. Co ta osoba chce mi w liście miłosnym napisać, przekazać? Pokażcie, kochane karty. Co chcesz mi napisać, proszę? Pokażcie mi, kochane karty, co ta osoba chce mi napisać, co ta osoba, o której teraz myślę, chce mi napisać. Paś, miecze, trzy kielichy, osiem kielichów. Rycerz buław. Och, kochani moi. Więc tak, mamy tutaj kartę dawania i brania, tak? Czyli sześć monet. Sześć monet, kochani moi, to karta równowagi, balansu, branie i dawanie w równej mierze, pomoc innym. Tak, czyli tutaj jest jakaś potrzeba pomocy innym lub to, żeby dawać, inwestować na przykład w relacje w równej mierze. Tak, by była jakaś równowaga. Ta osoba to chce napisać, to jest jakby temat główny tego listu. Tak, no i zobaczmy. Tutaj jestem być może młodszy, bo że mnie postrzegasz jako niedojrzałą osobę, jako pazia mieczy, który jeszcze stoi, nie działa, nie ma doświadczeń, jest niepewny w swoich działaniach. Może dostrzegasz mnie jako osobę, która jeszcze nie jest tak gotowa na wspaniałą relację. Chciałbym, by była tutaj radość, by mógł Ci przekazać jakieś radosne wieści. Chciałbym, byś była radosna i szczęśliwa, natomiast czuję, że chcesz odejść, że chcesz zostawić tą relację, że chcesz zostawić te emocje, które Ci już nie służą, że chcesz odejść i tym się borykam, tym się martwię. Chciałbym bardzo dać Ci, pomimo, że jestem młody, niedojrzały, niedoświadczony, ale chciałbym bardzo dać Ci szczęście, chciałbym Ci dać radość, natomiast jakoś nam tutaj nie wychodzi. Mam wrażenie, że chcesz odejść, chcesz mnie zostawić, boję się tego, chcę walczyć tutaj o to, byś została. Chcę być Twoim rycerzem buław, czyli chcę walczyć o nas, o tą relację. Chcę walczyć, by ta relacja jeszcze miała drugą szansę, czy następną szansę, czy
następny jakiś nowy początek. Będę walczył, rycerz buław. Wiesz, że jestem osobą energiczną, że postaram się, będę walczył, będę działał, mam siłę, by zawalczyć jeszcze o nas, ale nie mam środków finansowych, nie mam pieniędzy, by dać Ci to, czego chcesz lub na co zasługujesz. Lub mam tutaj bardzo duże deficyty emocjonalne, kiedy Cię nie ma, kiedy nie ma, nie istnieje nasza relacja. Bardzo mi tutaj Ciebie i emocjonalnie i mentalnie brakuje. Dlatego czuję straszny deficyt, czuję brak, czuję pustkę, czuję biedę, stratę. Boję się tej straty. Mam negatywne myślenie i na temat pieniędzy, i na temat emocji. Mam strach, mam lęk. Szukam tutaj jakichś środków finansowych, by utrzymać naszą relację, ale nie jest mi łatwo. Ale As Mieczy mówi nam o nowej szansie. Nowa szansa, którą być może weźmy w ręce oboje i spróbujmy. To musimy przemyśleć jeszcze raz wszystko, poważnie przemyśleć. Jest to karta intelektu, jest to karta walki również o coś, jest to karta nowej szansy, jest to karta nowego początku. Na pewno jest to karta również, gdzie odcinamy wszystko, co stare. Wszystko, co było, odcinamy, zostawiamy i idziemy w nowe. Przedyskutujmy wszystko i postarajmy się wziąć tą nową szansę. Spróbujmy. Nowy początek, nowa szansa. Postarajmy się, ale musimy dawać w równej mierze, dawać i brać, mieć równowagę w dawaniu i braniu. Mieć równowagę w, nie wiem, czy w finansach, czy w emocjach, gdzie równo się staramy, równo inwestujemy, równo dajemy w tą relację. To chciałbym Ci powiedzieć i boję się, że odejdziesz, boję się, że będę miał pustkę. Boję się, że stracimy tą szansę, która jest przed nami. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Już wkrótce.